Dobry wieczór Państwu. I co? To znowu niestety ja. Ten nadpobudliwy mężczyzna, który ciągle podejrzanie przedstawia się jako... Pan Kożuszek. I jedno mnie ciekawi. Co tam Państwo porabiają? Codziennie szukamy czegoś równie doskonałego, jak programy pana Kożuszka. O, jest. A ten program właśnie teraz zaczynamy. No dobrze, drodzy Państwo, ten wstęp jest właściwie idealny. Po pierwsze, to co najbardziej lubimy, czyli szczucie luksusem. Po drugie, idealna metafora mojej obecności w świecie mediów. Bo ten świat mediów to jest właśnie jak taki salon samochodowy. Tam są same super bryki. Eliza Michalik, Ferrari. Tomasz Lis, Bugatti, Veyron. Pani Dobrocz, Oracz. Wiadomo. Lamborghini Diablo. I gdzieś z boczku, w kąciku, taki skulony fiacik Maciej Kożuszek mówi, może się nikt nie zorientuje, że ja tutaj nie za bardzo pasuję do tego towarzystwa. Natomiast, proszę Państwa, w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że jest ciężko, że nie jest lekko w tym programie i to utrzymuję to zdanie, bo jest ciągle ciężko. Jest tyle materiałów, jeszcze mam jakieś spady z zeszłego tygodnia. Cały weekend się nawarstwiło tego i po prostu jest coraz ciężej. I ja wiem, co Państwo powiedzą i napiszą w komentarzach. No to trzeba wydłużyć czas tego programu, ale... Kubeł zimnej głowy. Nie, bardzo konkretnie. Kubeł zimnej głowy. Naprawdę. Naprawdę, bo proszę Państwa, oczywiście wszyscy będą zadowoleni, 25 minut niech ma i ten program, ale potem zacznie się sezon ogórkowy i ja będę zdesperowany biegał po jakichś Instagramach albo TikTokach, jakiejś szalonej Marioli, żeby cokolwiek znaleźć, co będę mógł pokazać i zostanę z tymi 25 minutami, jak Himmelsbach, wiadomo, z Zabłockim na mydle. Czy coś w tym stylu. Dlatego, proszę Państwa, teraz, żeby trochę przyspieszyć bieg spraw, zrobimy taki szybciutki przegląd spraw, które są jak doktor Plama, czyli... Jestem bezwzględnie inteligentny. Zaczniemy od czegoś, co w sumie nie jest aktualne, ale jest aktualne, no bo mieliśmy drugą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i warto w tym momencie przypomnieć, proszę Państwa, klasykę. Zobaczmy. Zobaczcie teraz, czym się zajmują. Pierdołami. Wymyślili sobie wojnę na Ukrainie. Banda tłumoków. Jaka wojna na Ukrainie? Ograł was Putin jak dzieciaki w piaskownicy po prostu. Jak dzieci, jak małe dzieciaczki się zabawił wami. Wojna na Ukrainie. Proszę. Nigdy, przenigdy w historii nie było, przecież jak wiadomo, jak Ruscy prężą muskuły, to wiadomo, że nic z tego nie będzie. To jest geopolityka, dzieci, w przykrótkich spodenkach. To jest geopolityka, dzieci. Znaczy, umówmy się, troszeczkę to jest niesprawiedliwie, tu traktujemy redaktora rolę, bo można powiedzieć, no co on miał zrobić, no. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów. Przede wszystkim to jest niesprawiedliwe, bo teraz wszyscy skupiają się na tej jednej wpadce i sobie przypominają, co głupiego raz powiedział Marcin Rola, a przez to nie zwracają uwagi na te wszystkie inne głupie rzeczy, które też powiedział. Ale zostawmy to. Jacek Fedorowicz ze swoją żoną udzielił wywiadu portalowi Gazeta.pl, nie mylić z tymi innymi portalami randkowymi, których jest coraz więcej na tym świecie, gdyż ludzie są samotni. No więc czołówka, znaczy taki nagłówek tego wywiadu robi wielkie wrażenie. Zobaczmy. Hanka i Jacek Fedorowiczowie. Nie przyjaźnimy się z pisowcami. PiS dąży do rozlewu krwi. Dziękuję za ten materiał. I tak sobie myślę, jakby trochę nie rozumiem. W sensie, jeżeli sytuacja jest tak poważna, że PiS dąży do rozlewu krwi, to nie wiem, czy odmowa przyjaźnienia się z małżeństwem Fedorowiczów jest tym zapobiegawczym środkiem, które powinno się stosować w takiej trudnej sytuacji. Bo to trochę jakby ktoś powiedział, mamy daleko idące przekonanie, że jeden z naszych sąsiadów chce wymordować wszystkich na klatce. I co zrobiliście? Spokojnie, sprawa jest załatwiona. Przestaliśmy mówić mu dzień dobry. Ale ty masz silną psychikę. I urwałem specjalnie dla tych Państwa, którym druga część tego sampla się nie podoba. Sędzia Tuleja też miał wypowiedź, która zrobiła pewną karierę. Zobaczmy. Tylko u nas sędzia Igor Tuleja, napisała Rzeczpospolita, możliwe, że zgodziłem się na Pegasusa. Dziękuję za ten materiał. Właściwie tylko z jednego powodu. Żeby puścić sampla. Jednego z moich nowych ulubionych, proszę Państwa. Czy możliwe, panie sędzio, że zgodził się pan na Pegasusa? A może nie wiem. Nie wie pan? A może nie wiem. Od razu przechodzimy dalej, proszę Państwa. Jarosław Kaczyński trochę jeździ po Polsce, ma spotkania, natomiast problem tych spotkań jest jeden podstawowy. Tam są pisowcy sami, nie? Natomiast czasem zdarzy się tak,
że zjawi się prawdziwy obrońca demokracji, praworządności, tych wszystkich rzeczy, które kochają spokojne pandy. I ten posłaniec tam przychodzi, bo on usłyszał to wezwanie do wszystkich demokratów, które brzmi tak. Zwracam się do was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Zobaczmy. Zachęcam tutaj do podejścia. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, mam pytanie. 8 lat rządziliście, a gdzie jest wrak ze Smoleńska? Przez 8 lat oszukiwał pan ludzi, stworzył pan ideologię smoleńską, wielkie kłamstwo smoleńskie. Dziękuję panu bardzo. Nie ma żadnego kłamstwa smoleńskiego. Są ofiary katastrofy smoleńskiej. Znaczy, ja bym tylko miał jedną radę, że tej pani, co tam wyrywała ten mikrofon i tłumaczyła, co ten pan powiedział. Jak prezes, wiadomo, proszę państwa, prezes... Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja. Prezes sobie poradzi. Natomiast, proszę państwa, z tym człowiekiem jest taka historia, że to wszystko, co do tej pory państwu pokazałem, to można powiedzieć, to jest kafa bezkofeinowa, to jest cola zero, to jest po prostu... Jak tamto państwa kopało, to teraz się przygotujcie i najlepiej przyczepcie się na dobrą taśmę do foteli, bo możecie coś przeżyć. Otóż ten człowiek, znalazł to chyba pan Krzysiek Blues na Twitterze, występował też na spotkaniu wyborczym z Donaldem Tuskiem. Natomiast mogą mieć państwo duże problemy, żeby się zorientować, że to był ten sam człowiek. Zobaczmy. Padały słowa, z których wynikało, że PiS bandyci kiedyś w przyszłości, jak sprawiedliwe sądy ocenią ich działania i może dopatrzą się przestępstw, będą odpowiadać karnie i tak dalej. Ludzie tam prześwietlili tego człowieka. Okazało się, że on był funkcjonariuszem różnych tam służb, nie? Ja już sobie nawet wyobrażam, jak szedł na to spotkanie z Donaldem Tuskiem, jeden z jego kolegów tam po fachu, nie? Mówi, Gienek, ale ty się nie boisz, że cię tam rozpoznają? A Gienek wtedy mówi, spokojnie, zastosuję techniki operacyjnego kamuflażu. Nikt mnie nie rozpozna, nie? Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. Jestem bezwzględnie inteligentny. Oj, proszę państwa, jako łysy człowiek, niesamowita to jest przyjemność móc tak sobie przeczesać włosy i pewnie to kierowało tym panem. Dobrze, zostawmy to, perukę też. Natomiast Leszek Miller spotkał się, to było spotkanie tytanów, można powiedzieć. Justyna Dobrosz-Oracz i Leszek Miller spotkali się w TVP Info. I czy ja powiem, proszę państwa, tak. Jak ja byłem młody, to by się taką sytuację nazwało, trochę Leszek do niej podbijał, nie? Zobaczmy. Justyna Dobrosz-Oracz, witam ponownie, a ze mną i z państwem były premier Leszek Miller, europoseł, witam serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. A co takie wzdychanie na początku? No jak panią widzę, to przypominają mi się różne... O Jezu, nie, to niepotrzebnie zaczęłam ten temat. Powiem państwu tak, jeśli jest coś, jedna rzecz, której ja nie potrzebuję w swoim życiu, to są te występy objazdowej szkoły uwodzenia dla dziadersów. Ja już, nawet jak słyszę ten ton głosu, pani widzę taka zdrowa babeczka. To jest, proszę państwa... It is awful. It is disgusting. Zapomnijmy o tym. Obejrzyjmy, głos kobiet się przyda w tym programie. Marta Wcisło, proszę o materiał. Laptopy były niezabezpieczone w żaden sposób i już się przed programami niepożądanymi treściami, typu treściami pedofilskimi i mamy sygnał... Ale jak to jest zabezpieczone? Jak to pani opowiada? Chodzi o programy, chodzi o programy, które uniemożliwiają ściągnięcie takich treści. To czyli to jest laptop? To jak ktoś... To jest laptop? Rodzic właściciela to może zainstalować, a nie pani. Nie. Ministerstwo, przekazując takie laptopy,
powinno zabezpieczyć sprzęt w odpowiednie programy, które nie pozwalają ściągnąć takich treści dzieciom i młodzieży. Absolutnie, tak. Tak jest, panie pośle. Nie, to pani chyba słabo rozumie, jak to działa. To można każdy program odinstalować. Proszę, i to... proszę się zapoznać z komunikatem ministerstwa. I teraz tak, państwu się wydaje, że to jest śmieszne, ale wiadomo. Ale przypatrzcie się temu, co te jaja znaczyły. I jeżeli o to chodzi, proszę państwa, to jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Chodzi o programy. Chodzi o programy. Natomiast, proszę państwa, ponieważ jest mnóstwo wspaniałych nowych sampli, to ja stwierdziłem, że to jest idealny moment, żeby państwu zagrać kolejną piosenkę po prostu. Kolejną wspaniałą piosenkę w tym programie. Oczywiście na jedynym instrumencie, na którym ja umiem grać, czyli na samplerze. Bo to jest takie Watergirl, polskie Watergirl, ale w wymiarze bym powiedział, nie wiem. Nie. Życzenie zapylaczy? Polsko, go! Chodzi o my. Życzenie zapylaczy? Tak jak my je rozumiemy. Polsko, go! Chodzi o my. Życzenie zapylaczy? Tak jak my je rozumiemy. Chodzi o... Watergirl. Chodzi o... Watergirl. Chodzi o... Życzenie zapylaczy? Tak jak my je rozumiemy. Dziękuję. I taka to, proszę państwa, była piosenka. Proszę państwa, natomiast na aferę kluczową dla tego programu zostało nam mało czasu, ale musimy o niej powiedzieć. Była afera na linii Kanał Zero, czyli Stanowski-Mazurek i inna potęga polskiego dziennikarstwa, to Ferrari wspomniane na wstępie tego programu, czyli Eliza Michalik. Zaczęło się od tego, że Eliza Michalik mówiła o Zbigniewie Ziobro. Zobaczmy. Ziobro jest tchórzem, tak uważam. On nie chce odpowiedzieć za to, co zrobił. On nie chce ponieść odpowiedzialności za to, co zrobił i zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. I właśnie to robi. Tym jest moim zdaniem ta zupełnie strategiczna choroba. Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo naprawdę przeproszę i nie będą to przeprosiny vlogowe, ale nawet wtedy powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność dawała asumpt i podstawę do takich opinii, jakie wygłaszam dziś na Sory. Sorry, na story, ona powiedziała na story. To była opinia na story, proszę państwa. I to jest w istocie przedstawicielka, proszę państwa, filozofii heglowskiej. Teza jest taka, że jak Ziobro umrze, i przepraszam, że z tego żartuję, ale to pani prowadziła ten temat, jeśli Ziobro umrze, to znaczy, że nie miałam racji, to znaczy, bo był chory. Antyteza jest taka, nawet jeśli umrze, to i tak miałam rację, bo wcześniej robił coś złego. No i wiadomo, Eliza, proszę państwa, synteza. Natomiast Mazurek i Stanowski obrazili, znaczy głównie ten drugi obraził Elizę Michalik, bo powiedzieli, jakby to państwu wytłumaczyć. Samplem to wytłumaczę, że ona jest ten. No i piorun, nie będę mówił jak. W sensie, jak kogoś piorun, nie będę mówił jak, to wtedy ta osoba jest, no, rozumiecie państwo. I czy to jest brzydko? Proszę państwa, w moim świecie to jest brzydko. Ale w świecie Elizy Michalik, poproszę o materiał, stwierdzenie faktu to nie jest obraza. No i to normalnie. Proszę państwa, natomiast ja tu nawet chciałem tak puścić dla uhonorowania dorobku dziennikarskiego Elizy Michalik jakiś taki znany jej cytat, ale trochę jak ta babka, co pracowała w fabryce odkurzaczy i zawsze jej wychodził kałasznikow, jak wynosiła te odkurzacze, to nam tak samo. Coś tam ten i zawsze wychodził taki cytat z Elizy Michalik. Nie wiem, czy państwo zrozumieli żart z tym samplem, ale może to dlatego, że puściliśmy złą kopię. No dobrze, w każdym razie, w obronie Elizy Michalik stanął Roman Giertych, czyli można powiedzieć kawaleria. No, kawaleria przybyła, zobaczmy. Stanowski i Mazurek, atakując wulgarnie redaktor Elizę Michalik, wylewają swoją frustrację przegranych kolaborantów poprzedniej władzy na kobietę, która dzielnie walczyła z rodzącą się dyktaturą. Murem za Elizą. Dzięki za materiał. Żeby tak tylko nie walić w jedną stronę, proszę państwa, Robert Mazurek zaliczył, nawet nie wiem, czy to jest z ironią powiedziane, bo ja ciągle nie jestem w stanie uwierzyć, że taki człowiek to powiedział, ale
no troszeczkę chyba się skompromitował. Nie wiem, może się nie skompromitował, jak to go przeproszę i to nie będzie przeprosi, to nie będą przeprosiny na story. Ale taka była wypowiedź Roberta Mazurka na temat Rosji. Zobaczmy. Boską, dlaczego nie było? Dlaczego Rosja nigdy się nie zbuntowała? Dlaczego Rosja nigdy nie obaliła cara? Rewolucje były wszędzie. Rewolucje były we Francji. Rewolucje były wszędzie, a w Rosji nie. Ktoś z Państwa w ogóle wie, o czym mówię? No bo ja też nie za bardzo. No. Okej. Okay. Dobrze, proszę Państwa, stosowaliśmy techniki operacyjnego kamuflażu, ale to ciągle byłem ja, bo Państwu mogło się pomylić. W każdym razie jutro jest wtorek, a jak wiadomo, wtorek rymuje się ze słowem burza, @telewizjarepublika.pl. Wysyłajcie te filmiki, jest ich coraz więcej, konkurencja jest większa. Do zobaczenia.